Dzień dobry, nazywam się Maciej Gawęcki i chciałem powitać Państwa w naszym Centrum Okulistycznym Dobry Wzrok. To centrum stworzyliśmy wspólnie z lekarzami specjalistami, znajomymi, przyjaciółmi, po to, żeby zajmować się zaawansowaną diagnostyką i leczeniem schorzeń okulistycznych. W zakres naszej działalności wchodzi, tak jak wspomniałem, diagnostyka, ale również przede wszystkim leczenie, czyli nowoczesne metody terapeutyczne. I tutaj chciałbym szczególnie zwrócić Państwa uwagę na różne formy laseroterapii, bo to jest nasz konik, możemy powiedzieć. Tym się zajmujemy. Również w ostatnim czasie, z czego jesteśmy bardzo dumni, wprowadziliśmy do zakresu naszych usług terapię fotodynamiczną. Jak Państwo pamiętacie, kiedyś to była procedura wykonywana dość często w leczeniu wysiękowej postaci AMD. No, w tej chwili pojawiły się nowe lasery, bardzo tak precyzyjnie dedykowane do wykonywania tej procedury. W związku z tym my staliśmy się szczęśliwymi posiadaczami takiego lasera firmy Quantel i zaczynamy od właściwie tego tygodnia wykonywać intensywnie te zabiegi. Jak wiemy, one są konieczne w wielu schorzeniach, nie tylko w specyficznych postaciach AMD, ale również w przewlekłej postaci centralnej surowiczej chorioretinopatii, przy leczeniu naczyniaków naczyniówku, niektórych guzów. Czyli mamy nadzieję, że wypełnimy tą lukę i będziemy mogli pacjentów leczyć. Chciałem kilka słów powiedzieć Państwu na temat lasera EasyRed, który jest takim dosyć młodym dzieckiem firmy Quantel Medical. Jest to laser, który został specjalnie zaprojektowany do wykonywania różnych tych popularnych form laseroterapii, czyli zarówno laseroterapii w multispot, jak i w laseroterapii w trybie subliminalnym. Najpierw może parę słów na temat konstrukcji tego lasera, bo jak Państwo widzicie, to urządzenie jest takie bardzo zabudowane, ale tu wszystko jest zrobione po to, żeby on był bardzo wygodny w użytkowaniu i tak też został pomyślany, żeby to był zarówno interfejs, oprogramowanie, jak i w ogóle sam kształt, ergonomia tego urządzenia była taka, żeby nam się na nim dobrze pracowało. W przypadku tego urządzenia widzicie Państwo, że też mamy do czynienia z bardzo wygodnym dodatkiem, czyli systemem do nagrywania zabiegu. On również ułatwia na przykład edukację, tak? Jeżeli chcemy przeprowadzać jakieś kursy czy szkolenia dla innych lekarzy, to sam zabieg może być widoczny na podglądzie. Bardzo wygodne urządzenie, ja z niego korzystam. Natomiast oczywiście najbardziej interesuje nasz sam laser. To jest laser o długości fali 577 nanometrów, czyli o kolorze żółtym. Jak Państwo z pewnością wiecie, to jest w tej chwili chyba najpopularniejsza długość fali do leczenia schorzeń siatkówki, dlatego że jest też najbardziej uniwersalny. Fala ma pore powinowactwo do hemoglobiny, w związku z tym wygodnie można laserować na przykład naczynia, mikrotętniaki, czy uzyskujemy tutaj dobry efekt terapeutyczny przy takiej klasycznej fotokoagulacji. Teraz jeżeli spojrzymy na tryby pracy tego lasera, to mamy właściwie trzy takie główne, które możemy wybrać na ekranie dotykowym i to jest tryb single spot, czyli to jest tryb po prostu pojedynczych ognisk. Taka forma laseroterapii, którą wykorzystujemy przy laseroterapii ogniskowej na przykład. Bardzo wygodny drugi tryb, czyli multispot, czyli to jest fotokoagulacja, która umożliwia nam wykonanie bardzo dużej liczby ognisk przy jednorazowym przyciśnięciu pedała. I to sprawia, że zabieg, który dawniej zajmował nam dużo czasu, czyli zabieg fotokoagulacji, musieliśmy rozkładać na kilka sesji. Przy użyciu tej funkcji możemy wykonać na jednej sesji bądź na dwóch sesjach. Dodatkowo laseroterapia w trybie multispot sprawia, że dolegliwości bólowe dla pacjenta są znacznie mniejsze, czyli poprawia też komfort pracy. Również wykonując laseroterapię tym trybem, nie niszczymy siatkówki tak mocno, jak w przypadku klasycznych laserów, ponieważ blizny, które powstają w siatkówce, są znacznie mniejsze. Czyli utrata czułości siatkówki, ograniczenie pola widzenia są znacznie mniejsze. Czyli te negatywne skutki każdej panfotokoagulacji laserowej. Spójrzmy, jak to wygląda z praktycznego naszego lekarzy punktu widzenia. Więc włączamy ten tryb. Tutaj rozwija się nam cała lista soczewek do laserowania, które są dostępne na rynku. No, w tym wypadku to jest super quad, czyli taka klasyczna soczewka, którą laserujemy obwód siatkówki, dedykowana do wykonywania panfotokoagulacji. Możemy oczywiście ustawić również szerokość ogniska. Widzimy, że to się na ekranie zmienia. Zwykle ustawiamy to ognisko na poziomie rzędu 500 mikrometrów, niekiedy troszeczkę mniej. Czamy valid, czyli akceptujemy tą soczewkę i wtedy rozwija się nam cały panel, gdzie możemy kontrolować moc lasera, również czas ekspozycji lasera i przede wszystkim wzory, którymi laserujemy. Jak Państwo widzicie, przykład jeżeli włączymy taki wzór, ten najbardziej
znane, czyli taki tryb szachownicy, to możemy liczbę ognisk, które wykonujemy za jednym przyciśnięciem, możemy regulować. Zobaczcie Państwo, w tej chwili ta liczba wzrosła do 16 ognisk. Możemy nawet ich zrobić więcej, prawda? O, możemy zmniejszać i zwiększać nawet do 25. To sprawia, że możemy w krótkim czasie wykonać pełną sesję pantofotokoagulacji. Bardzo często na jednej sesji właściwie możemy mieć wykonany cały zabieg. Państwo zwrócicie uwagę, tutaj regulujemy moc lasera. Zwykle ona jest znacznie wyższa niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni przy wykonywaniu takiej zwykłej, klasycznej fotokoagulacji, a to wynika z tego, że czas ekspozycji jest bardzo krótki. Jest to czas rzędu setnych sekundy, a nie dziesiątych, tak jak to się wykonuje przy klasycznej fotokoagulacji. Ale dzięki krótkiemu czasu ekspozycji jesteśmy w stanie zrobić wiele ognisk w jednym czasie. Tak więc bardzo przydatna funkcja i bardzo ją polecam. Właściwie każdy okulista, który chce się zająć laseroterapią, uważam, że powinien mieć laser z taką funkcją. Bardzo ułatwia to pracę, również poprawia komfort pacjenta przy wykonywaniu tych zabiegów. Również funkcja multispot będzie nam potrzebna przy kolejnym trybie pracy lasera, czyli trybie subliminalnym. Ten tryb odnosi się do formy laseroterapii, którą określamy jako podprogową laseroterapię mikropulsową, czyli taką formę wykonywania zabiegu, kiedy nie odnotowujemy w siatkówce w zasadzie żadnych śladów. Czyli ten sposób laserowania polega przede wszystkim na stymulowaniu siatkówki do lepszej pracy, a nie na jej uszkadzaniu. Prawidłowo wykonany zabieg to jest taki zabieg, po którym właściwie nie widzimy żadnych śladów widocznych w siatkówce. Mamy u nas pacjentkę, która choruje na przewlekłą postać centralnej surowiczej chorioretinopatii. Wiemy, że podprogowa laseroterapia mikropulsowa, czyli tryb subliminal, jest idealną formą zastosowania laseroterapii w takim przypadku. Spójrzmy, w jaki sposób ustawiamy parametry lasera, czy wybieramy tryb subliminal, następnie wybieramy ponownie soczewkę, której używamy do wykonywania takiej procedury. To jest zawsze soczewka, która obejmuje biegun tylny, czyli to najczęściej jest na przykład area centralis. Zatwierdzamy ją, ustawiamy wielkość ogniska. Najczęściej używamy ognisk o średnicy 160 do 180 mikrometrów. Używamy oczywiście trybu multispot, który jesteśmy w stanie tutaj wybrać. Co ważne, odstępy pomiędzy ogniskami mają być zero, czyli musimy laserować w trybie zlewnym, pokrywać jak największą powierzchnię siatkówki za pomocą ognisk fotokoagulacji subliminalnej, czyli wykonywanej w trybie podprogowym. Można moc lasera dobrać na dwa sposoby. Jedną z form jest wykonywanie miareczkowania, czyli wykonywanie próbnego przypalenia gdzieś na granicy siatkówki obrzękniętej, nieobrzękniętej, a następnie zredukowania mocy lasera o połowę bądź nawet do 30% tej wartości progowej, bądź tak jak ja robię zwykle, używać stałych wartości mocy na poziomie od 250 do 400 mW. Ja muszę przyznać, że również uzyskuję dobre efekty takimi parametrami. Bardzo proszę pacjentkę o położenie brody. Tu zobaczcie, mamy w podglądzie widoczne oko pacjentki. Oczywiście też po założeniu soczewki będziemy widzieli również obraz dna oka i rzutowanie ognisk lasera na siatkówkę pacjentki. Jakie schorzenia jesteśmy w stanie leczyć za pomocą mikropulsowej laseroterapii podprogowej czy subliminalnej, takie określenia też używamy? Przede wszystkim centralną surowiczą chorioretinopatię, zarówno w postaci ostrej, jak i przewlekłej, cukrzycowy obrzęk plamki wtórny do zakrzepów naczyń, a również pojawiają się prace, które pokazują, że zastosowanie tego lasera poprawia funkcję siatkówki w schorzeniach dziedzicznych, takich jak na przykład retinitis pigmentosa, a również sucha postać AMD, czyli zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem. I chciałem pokazać kilka przykładów takiej podprogowej laseroterapii wykonanej z sukcesem w naszej klinice. Na początek zabiegi u pacjentów z cukrzycowym obrzękiem plamki. Widzicie Państwo wyraźną redukcję obrzęku siatkówki oraz redukcję cyst, pseudocyst w
siatkówce sensorycznej, czyli obraz morfologii siatkówki się poprawia. Na kolejnym przykładzie widzimy znaczący torbielowaty obrzęk plamki, który w zasadzie po terapii podprogowej mikropulsowej ustąpił. I kolejny przykład, gdzie bardzo duże pseudocysty zlokalizowane w centrum właściwie znikły po naszej terapii. Inne schorzenie, które leczymy za pomocą tej formy laseroterapii, to tak jak wspomniałem, centralna surowicza chorioretinopatia, która charakteryzuje się przede wszystkim występowaniem płynu podsiatkówkowego. Widzimy, że po takiej terapii dochodzi do całkowitej resorpcji płynu i siatkówka odzyskuje swój kształt. Chociaż musimy mieć świadomość, że przy postaciach przewlekłych, które trwają bardzo długo, pomimo korzystnego efektu morfologicznego, nie zawsze uzyskujemy znaczącą poprawę ostrości wzroku, co wskazuje na to, że powinniśmy raczej tę terapię stosować wcześniej, a nie czekać na przykład samoistną resorpcję zmian. I ostatnie schorzenie, gdzie mamy kilka przykładów takich optymistycznych, to jest obrzęk klamki żółtej wtórny do zakrzepów naczyń. Widzimy, podobnie jak w DME, resorpcję dużych cyst i redukcję grubości siatkówki, odtworzenie morfologii. Wszyscy ci pacjenci uzyskali również znaczącą poprawę widzenia.